Dzień dobry. Dzisiaj temat, który na pewno z wielu z Was interesuje, wielu z Was poruszy. Temat prozaiczny, życiowy, zdobywanie pieniędzy. Podam Wam dzisiaj kilka metod na zdobywanie pieniędzy, które wykopałem z różnych źródeł. Będą to metody i trudniejsze, i łatwiejsze. Natomiast najpierw, zanim Wam to wszystkim powiem, ostrzeżenie. Muszę Cię ostrzec. Pieniądze, które zdobywasz swoją własną pracą, służą Tobie. Im cięższa jest ta praca, którą wykonujesz, żeby pieniądze zdobyć, tym bardziej one są w Twojej służbie. Natomiast pieniądze zdobyte od tak, pieniądze, które spadły Ci znikąd, mogą Cię również zaprowadzić donikąd. Co więcej, mogą Cię zaprowadzić na duszne, parne bezdroża, które w rezultacie doprowadzą do Twojej zguby. Także z pieniędzmi należy bardzo, bardzo uważać, tak jak z innymi składnikami majątku. Jest tutaj pewien sposób zabezpieczenia się, być może nie jest to stuprocentowe, ale bardzo skuteczne zabezpieczenie. Przy pieniądzach, które wpływają z Twojej pracy, które jakby Ci się należą, wszystko jest ok. Natomiast jeżeli te pieniądze są znikąd, z jakichś źródeł, z których się nie spodziewasz, dobrze by było 10% z tych pieniędzy oddać. I tu nie przejdą żadne oszustwa, nie można ich oddać żonie, nie można ich oddać rodzicom, dzieciom, nie można ich oddać komuś, kogo bardzo lubisz. Nie dosyć, że te pieniądze muszą być oddane, to muszą być oddane komuś, kogo zupełnie nie znasz. Komuś, kto nie będzie miał możliwości lub chęci okazać Ci wdzięczności. A dodatkowo te pieniądze muszą być oddane na jakiś szczytny cel. No ja tu polecam anonimowe wpłaty na schroniska dla zwierząt. Możesz wpłacać na inne fundacje, z tym, że sprawdź najpierw te fundacje, czy nie wpłacasz na samochody i siedziby dla zarządu fundacji, czy naprawdę te pieniądze idą tam, gdzie trzeba. Przy takiej dziesięcinie jest duża szansa, że te dodatkowe pieniądze nie sprawią Ci żadnego kłopotu, nie wprowadzą Cię w jakąś przepaść. Tutaj też jeszcze dodatkowa uwaga. Te dodatkowe pieniądze dobrze by nie określać dokładnie, z jakiego źródła mają wpłynąć, jak to ma się stać. Z tego, co zauważyłem z doświadczenia swojego i innych ludzi, takie pieniądze dodatkowe, pieniądze ekstra, przeważnie przychodzą z źródła, którego się zupełnie nie spodziewasz. Przepraszam Cię przy okazji za te hałasy z zewnątrz. No cóż, takie miejsce, ale temat ważny. Myślę, że film trzeba kontynuować. A więc teraz kilka metod. Kilka metod na zdobycie łatwych ekstra pieniędzy. Zacznę od metody najbardziej skomplikowanej. Skończę na tych niezwykłych, prostych, które każdy bez żadnego przygotowania będzie mógł użyć. Metoda skomplikowana. Tu potrzebna jest zdolność wizualizacji. Wybierz sobie porę, która bardziej Ci odpowiada. Niech to będzie środek nocy lub środek dnia. Wyobraź sobie ten środek nocy. Piękna, letnia noc, mnóstwo zapachów, czyste niebo, gwiazdy pięknie świecą. To wszystko oczywiście odbywa się w Twoim umyśle. Wczuj się. Wpatruj się w te mentalne niebo z pięknie świecącymi gwiazdami i wyobraź sobie, że od tych gwiazd zaczynają odrywać się takie malutkie, złociutkie iskierki. I te iskierki powoli, coraz szybciej, jest ich coraz więcej, spływają na Ciebie. Otaczają Cię, wypełniają całe Twoje wnętrze. To nie może być takie materialne, ciężkie złoto. To muszą być iskierki światła, iskierki pięknego, złotego światła, które Cię wypełniają. Powtarzaj tą medytację przez kilka, czasem potrzeba kilkanaście dni, a zobaczysz, że jakieś dodatkowe pieniądze, dodatkowe dobra wpłyną do Ciebie.
Jeżeli wolisz dzień, jeżeli wolisz południe, to też niech będzie to późna wiosna, ciepły, ale nie gorący dzień, czyste niebo, pięknie świeci słońce. I te promienie słońca też powoli rozbijają się na iskierki, na fragmenty, które potem łączą się ze sobą i spływają na ciebie takim złotym, pięknym światłem. To światło cię otacza, to światło cię wypełnia. Również kilka lub kilkanaście dni takiej medytacji da zadziwiające rezultaty. Ale przejdźmy do metod prostszych. Ja myślę, że te metody prostsze są wam bliższe, te metody prostsze, łatwiejsze. Będziecie nimi bardziej zainteresowani. Stary sposób sporządzenia amuletu na przypływ pieniędzy. Trzeba wziąć muszlę. Do muszli do wewnątrz włożyć jakiś pieniążek. Zakrapiasz to kilkoma kropelkami oleju z bazylii. Niech to będą 3 krople. Najlepiej, żeby to były 3 krople. Następnie zapalasz świecę. Ta świeca musi być zielona. Nie taka zielona z wierzchu, jaką można dostać w supermarkecie, tylko całościowo zielona łącznie z wnętrzem. Jak już porządnie się rozpali, zalewasz tą monetę w środku muszli tym zielonym woskiem. Następnie muszlę odkładasz. Siadasz spokojnie przy świecy, starając się o niczym nie myśleć i czekasz, aż dopali się do końca. Kiedy świeca dopali się do końca, wtedy twój amulet jest gotowy. Trzymaj go w miejscu, w którym trzymasz zwykle pieniądze w domu, albo po prostu noś go przy sobie. To też powinno sprowokować dodatkowy przypływ pieniędzy. Też taka być może zwykła metoda, ale sprawdzona, działająca. Magnes. Zwykłe magnesy. Jeżeli masz w domu takie miejsce, w którym trzymasz pieniądze, jeżeli nie, możesz to robić przy sobie w kieszeni, przyłóż do tych pieniędzy magnesy. Noś je przy sobie, staraj się o tym nie pamiętać, nie rozglądać się cały czas, skąd te pieniądze mogą przypłynąć. Za jakiś czas te pieniądze się pojawią. Są różne mantry na przypływ pieniędzy, natomiast tutaj to jest sprawa indywidualna, zależna od konkretnej osoby, więc tu takiej uniwersalnej mantry ci nie podam. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa. Przypływ pieniędzy przypływem pieniędzy, ale też często bardzo tracimy. Bezsensowny, głupi sposób tracimy te pieniądze. Co zrobić, żeby tych pieniędzy nie stracić? Otóż na to też jest metoda. Metoda wzięta z dawnych wierzeń rosyjskich. Jak wiesz, szamani syberyjscy w dawnych państwach Związku Radzieckiego, w państwach Azji, to było bardzo rozwinięte. Aby uniknąć strat, wybierz jakieś 3 swoje stare rzeczy, które są ci niepotrzebne. Wszystko jedno, jakie to będą rzeczy, chociaż najlepiej, żeby to były jakieś twoje stare ubrania. Idź na odludne, przestronne miejsce, gdzieś na łonie przyrody, zachowując wszelkie środki bezpieczności oczywiście, spal te ubrania. Następnie popiół zakop w ziemi. Ta metoda powinna uchronić cię przed stratami zarówno finansowymi, jak i przed stratami w innych dziedzinach życia. To takie krótkie, proste metody, no może oprócz tej z medytacją. Wybierz tą z nich, którą uważasz za najbardziej stosowną. Wybierz tą z nich, która po prostu najbardziej ci odpowiada. Zastosuj kilkanaście dni. I będzie dobrze. Będzie fajnie, będą te dodatkowe pieniądze wpływać, tylko pamiętaj. Pamiętaj o pieniądzach znikąd, które mogą zaprowadzić cię donikąd. Używaj ich mądrze i nie daj się zwieść. Pieniądze są tylko środkiem, a nie celem. Te pieniądze są potrzebne ci na realizację jakichś celów, ale same w sobie nie są celem i nie mogą być celem. Jeżeli pieniądze staną się twoim celem,
Bardzo szybko cię zgubił. Tyle na dziś. Zapraszam cię do obejrzenia innych moich filmów. Znajdziesz tam wiele sposobów na różne życiowe sprawy, jak również przemyśleń, sposobów samorozwoju, samodoskonalenia się, trochę magii, trochę zwyczajnych, codziennych spraw. Także zapraszam cię do obejrzenia tych filmów. Zapraszam cię oczywiście jak najbardziej do subskrypcji kanału. A wkrótce będzie film o metodach na miłość. Myślę, że wielu z wam to odpowiada. Także oglądaj, subskrybuj. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia.